Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stranded Alien Dawn. No dobra, jak widać, Connor współczuje, że Ember nosi stare ubrania. No to dlaczego Connor nie zacznie szyć szybciej? Czy on stoi przy czym? A on jest przy stole warsztatowym. No to w ogóle powinien tutaj zacząć szyć te ubrania, bo on chyba miał przydzielone szycie ubrań. Uszyj. No właśnie, Connor. No to co jest, kurde, gościu? No dobra, sadzimy tutaj tą, piję coś tam. Jak to sadzisz tutaj? A, rzeczywiście, bo żeśmy zasiali ten rozgałęziony kaktus. W ogóle zapomniałem o tym, że tutaj mieliśmy cokolwiek. Dobra, tu odwiedzamy jeleniaryka. Co myśmy w ogóle robili? No, robimy antybiotyki i różne rzeczy. Nie wiem, czy nie zrobić jakiegoś dodatkowego jeszcze pomieszczenia, czy coś. No, można by jakieś dodatkowe pomieszczenie zrobić. Zasoby wkrótce zgniją. No ja wiem, bo kurczę, mamy za mało tych lodówek wszystkiego i tak dalej. No trzeba by to mieć jakoś gdzieś ogarnięte. A, że tkaninę będziemy musieli robić, po to siano żeśmy potrzebowali je obsiewać. Mieszanie paliwa... Ale i tak wytwarzamy w tym momencie, więc nie wiem, czy tego nie wyrzucić, bo mamy z czego robić to mieszanie paliwa. Można to zrobić tutaj później. Bariera z pola siłowego, ale to wymaga 10 stopów, 1 energii? Bardzo niedużo. Brama pola siłowego. Ale też to jest takie jakby zamiast ogrodzenia, to każdy jeden segment będzie pobierał troszkę energii. No to trochę takie, trochę tego. Wieżyczki szukające światła. Nie wiem, czy to jest tak bardzo. Pułapki zapalające, no ale to też miny lądowe. To są jednorazowego użytku. Można by pomieszczenia z cegieł czy z betonu, ale to będzie trzeba wszystko te cegły dopiero robić, więc nie wiem, czy nie szybciej je zrobić z kamienia. Oczywiście pewnie tam przewodność cieplna jest gorsza, no ale trudno. No właśnie. Nie wiem, czy w zasadzie nie zrobić jakichś wypraw w tym momencie, bo jedzenia mamy wystarczająco, więc można by na wyprawę kogoś posłać. Mamy sporo chyba tego całego... Tu mamy szczątki statku. Może coś znajdziemy w ogóle ciekawego. Pozostałe wizyty 5. A, tu możemy kilka razy to robić. Okej. Okay. Dobra, dobra, bo tam idzie cały czas i nie wiem, co się dzieje. 5 godzin, wygaśnięcie. To wygaśnie za jeden dzień. Spadł meteoryt, czyli spadająca gwiazda. No to może by coś było ciekawego. Szczątki statku, eksploracja. Ciekawe miejsca. No to... To jest krótka sprawa. Szczątki zbrojowni. No w zbrojowni co tam możemy znaleźć? Jedyne co ekspiruje... Pozostałe wizyty, to mamy mnóstwo tego wszystkiego. Spadająca gwiazda. Dobra, leć Krysta. Bez Krysty się obejdziemy, a mamy sporo tych, gdzie one tutaj są, te materiały. Connor osiąga poziom wytwarzania. 81, no właśnie. Bo na razie nie mamy z czego robić w ogóle tych ubrań, no i to jest pewien problem. Żarcia Krista gotuje, ale żarcia... O kurde, mało znowu. Wydawało mi się, że mamy więcej tego. Jedzenie, gotuj. No właśnie. No, Connor może gotować. Uszyć na razie... Wytwarzanie na razie ci damy mniejszy priorytet. Uszycie możesz mieć. Zbadano tkanina z siana. No właśnie. Więc teraz możemy wytwarzać, zdaje się... Stwórz broń, stwórz. Balsam leczniczy, panie. Tłuszcz. Tkanina. No właśnie, możemy zrobić tkanina, żeby uzyskać, nie wiem, żeby mieć przynajmniej 10-20 tkanin. Siana, nie wiem ile mamy. Siano, zero. No właśnie. W ogóle to dajmy troszkę na priorytecie. Krótki łuk to my w ogóle już nie potrzebujemy.
Włócznia mogłaby się ewentualnie przydać. Możesz zrobić jakąś włócznię. Dostępne zero, żeby cokolwiek mieć tak na bliski zasięg. Tkanina, towary handlowe. Towary handlowe to tak ciulowo troszkę się sprzedają. Bandaże mamy osiągnięto limit. Dobra, wyprawa zakończona. Mały meteoryt, gładka powierzchnia, przyjemny blask. Ojej, no dobra. Dobry znak, niech będzie. Za mały meteoryt tylko... jakieś świecidełko znalazła, kurde. Myślałem, że coś sensownego weźmie. Nie ma różnorodności pożywienia. No tak, no nie ma, no bo... bo nie ma, no i już. Owsiankę, zupę jarzynową. No możecie robić zupę jarzynową. Wow, zwierzęca grypa. Myślałem, że grupa. Wytwarza 10 warzyw. Czyli ile mamy warzyw? To nie są warzywa, tu jest żarcie. Mamy 50 warzyw, mamy 50 piklowanych warzyw, więc dlaczego tego nie zupy jarzynowej zróbcie? Owsianka może być też. Zupę jarzynowa może być tak. Zapiekanka mięsna nie, bo nie ma czerwonego mięsa. Herbata jest robiona. Flambirowane owoce. No właśnie nie ma owoców. Co możemy jeszcze zrobić? Wyborne dania. A to są te. Wyborny stek też nie mamy. Ratatouille są. 10 kulek herbacianych, sok okrzewu, 5 oleju i tłuszczy. To chyba mamy. Ja też ciągle nie mogę sobie trafić. Czego to było? 10 kulek, sokokrzew i oleje i tłuszcze. Oleje i tłuszcze mamy. Sokokrzew, kulek herbacianych mamy, sokokrzewu nie mamy tylko. Ale ratatouille można by zrobić, żeby mieć na przykład, nie wiem, 5. Bo to jest... no wiem, że za mało zasobów, bo nie mamy... tych kaktusów całych. Ale kaktusy gdzieś tutaj były przecież. Nie wiem, które to były. Te? Tak. Tu nie masz gdzie zbierać? Gdzie są jeszcze te kaktusy zakichane? Sokokrzew. Ja nie chcę ścinać, kurde, panie. Chcę zbierać. A one jeszcze nie aha, bo to może się po prostu ścina. Nie ma jeszcze. Nie można zebrać i dojrzeją. Okej. Okay. Czyli kaktusy jeszcze nie dojrzały. Tu możemy zebrać. Trochę daleko, ale dawaj. Nie, tu nie chcę. Okej, okay, dobra. Mamy to. Znaczy jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli. No, jeszcze zgniły nam po prostu te. Gdzie wy to w ogóle trzymacie? Tak jakby nam brakowało miejsc, no ale tutaj nie ma co gnić przecież. Paliwo ciekłe, zamarznięte. Tak jakbyśmy zupełnie mieli za mało rzeczy, schowki, skrzynia, zasobów, nie mieści dużych surowców konstrukcyjnych, półki, półki to przynajmniej będzie widać, dwa drewna, mamy drewna troszkę, zróbcie tu półki, kurczę, i weźcie skopiuj ograniczenia, wklej ograniczenia. Ryzyko załamania, no dobrze. Nie wiem, czy tutaj nie trzymamy, ale tu są złom, to złom to może być. A, ona już przyleciała, Krista, bardzo dobrze. To możemy w tym momencie tu wyłączyć ci gotowanie, no i szycie będziemy robić. Ale ktoś by... gracie... o, jesteś, dobra, no musicie mieć troszkę rozrywki. Wiesz co? Czemu rozwalasz to? Krista, jakbyś mogła te kaktusy zebrać, to w
wtedy będzie można gotować te ratatouille czy coś tam. Ile mamy posiłków? Dwa. A, bo Kryście dałem zbieranie tego zamiast gotowanie. No dobra, zaraz będę głodować. Ale to może długo nie potrwa. Tu nie ma nic. A ty co masz? Załamanie. Dobra, Connor. Jak to za mało zasobów. Connor. Zbierz kaktusy. O rany, 220 tych mamy kaktusów. Ten umarł w butach. Truchnik nie żyje. Poszedłeś szyć ubrania, to zrobisz tak. Ale ty, czy te kaktusy żeś wziął ze sobą? Zbierz kaktusy, kurde, gościu. Wydałem ci polecenie służbowe. Przynieść żywność. Szkoda, że to nie można jakoś tak szybciej zrobić. Krista, co ty robisz? O kurde, ona się zemdlała ze zmęczenia. No pani Krista, miałaś gotować, a nie zemdleć. Dobra, ktoś inny musi gotować. Aktywność. Gotuj. Connor, co robisz? Później będziesz szył ubrania. Najpierw musicie coś zjeść, a później będziecie szyli. Gotuj. Zupę jarzynową, cokolwiek. A, grypa była, coś tam. Chwila, moment. Zdrowie. Odporność, dobra. Ballada jest odporna. A ty nie jesteś odporny, ale nie jesteś chory też. No dobra. Connor będzie teraz rzygał. No kurczę, gościu, co to jest? Zupę jarzynową. Ba, panie, przenieś gdzieś to. Tylko mam nadzieję, że nie narzygałeś tam do tego. O matko, to jest zamrażarka, tak? Tak. Gotowane posiłki. No surowizna jest tutaj. W sumie można by tutaj surowiznę też dać, dlatego że... A nie, jest włączone, tylko że nie wszystko. Okej. Dlatego, że tu jest pełno miejsca, tak naprawdę. Może Ember teraz wyślemy na jakąś misję, aktywność. Ember, co ty robisz? Głównie sadzisz, to na razie nie jesteś i badasz. No. Więc następną misję poleci Ember. A nawet nie wiem, czy ją teraz od razu nie wysłać. Aktywność. Bo mamy tak, szczątki statku. Szczątki statku, eksploracja. Ember, cyk. Niech coś odkryje ciekawego. Zgniłe zasoby. No kurczę, materiały handlowe zgniły. I to takie, to jest trochę głupie, bo to były jakieś kamienie poobrobione i one zgniły. No trochę bez sensu. No ale okej. Okay. Macie żarcie? Nie za bardzo. Krista, Connor gotuje, dobra. Powinno być odwrotnie, ale okej. Okay. Prawa zakończona. Skupisko drzew widzę i suchych krzewów, które dostarczą nam mnóstwo drewna i patyków. Będzie trzeba udać się kilka razy. Dobra, udaj się tam od razu. Gaj palmowy. Drewno i patyki. Ojej, dobra. Niech będzie. Myślałem, że coś ciekawszego będzie, ale... Ile mamy paliwa? 61. No nie jest tak źle, ale... Będzie nam brakowało. One tu będą nam wyżerać. Można by to też gdzieś... jakoś ogarnąć.
Wiecie co, Krista, bo mi się tu nie podoba, że Krista buduje. Gdzie ty masz budowanie? Masz gotowanie włączone, masz sadzenie włączone, a nie masz budowania. To dlaczego budujesz? Bo Connor się zajął gotowaniem. Connor niech się zajmie tym. No, jak przygotuje, co ma przygotować, to niech się zajmie jakimiś... No, ryzykiem załamania niech się zajmie. O, mamma mia, ale ciężko po prostu jest przy trzech kolonistach. Trochę mi brakuje pewnych rzeczy, tak jak w Rimworldzie, tutaj w tej grze. Bo na tym etapie zaczyna się robić troszkę monotonnie, muszę przyznać. No bo jedyny cel, taki większy, oczywiście możemy coś budować i ja pewnie będę chciał coś budować, tylko pytanie co? Budynek jakiś ciekawy, okna można by im wstawić, schody. No, można by zrobić pomieszczenie tylko no, z patyków, bo patyków mamy dużo. Letni jakiś domek letniskowy, ze złomu to nie, z kamienia, no właśnie, to wymaga od groma kamienia, którego trzeba najpierw wykopać. Z desek, no to wymaga drewna. Z patyków, siano, patyki, no to taki jest budynek bez sensu. No można by coś robić jeszcze tutaj, ale ja wiem. Meble, agresywne zwierzęta i to jakieś inne tym razem, ale czy te, żeście zrobili te dywany? Nie. Duży stół, krzesło, fotel, łuk weselny, tak. No to wszystko wymaga mnóstwo materiałów. To też wymaga niestety siana wymaga, którego mamy mało. A czy myśmy zasadzili gdzieś siano? Może trzeba by zasadzić siano. Co to jest? Jaki hank? Instrument muzyczny. To koło tuby go postawić. Światło i ciepło. Kominek, lampa sufitowa, reflektor zewnętrzny. Ale tu dużo stopów zużywa. A czy mamy jakieś przełączniki? Nie ma jeszcze chyba odkrytych przełączników. Akumulatory, panele, generatory moglibyśmy zrobić. Włącznik zasilania, a jest. W aktywnym obwodzie. No można by zrobić. Tylko to by trzeba było gdzieś na jakiejś ścianie zrobić. Wymaga ściany, no to kto blokujący obiekt, naprawdę? Tu możesz zrobić, tylko tu będziesz poza zasięgiem, to jest ciulowo, a tu? Tu za daleko masz? No bo byłoby idealnie tutaj. Zaraz, bo on to... się zastanawiałem nad takim mykiem. Aha. Okej. Okay. Tu są drzwi. Tu możesz zrobić, ale zakładam, że on jest... Ojej. No bo tutaj mamy informację, że sięga, a tutaj już nie bardzo. Może słupa trzeba po prostu postawić kolejnego. 10 drewna akurat mamy. Zróbmy tutaj kolejnego słupa. Takiego ni z gruszki, ni z pietruszki. Gdzie są agresywne zwierzęta? Panie, olbrzymia modliszka. No to przynajmniej jakieś wyzwanie. Wydają się agresywne. Do badań należy pozyskać martwego osobnika. No będzie ciekawie. A co, Connor? Tylko nie mów, że jesteś... A, bo masz... chory jesteś. Dobra. One są całkiem blisko. Bo tu byśmy zrobili reflektor, tak żeby świecił na to wejście, na przykład. Docelowo. Connor, co ty robisz?
bezczynny. Jaka jest choroba? Co ci się stało? Infekcja, zapalenie płuc, masz odporność. Teraz naprawdę leczy Connor. Ember, leczysz? To lecz szybko. Bo Connor potrzebny jest nam do walki. Atak zwierząt. No teraz. Krista, ty co masz? Kurde, bo w najgorszym momencie nas tutaj. Ty masz ten karabin, fale pulsacyjne. No właśnie. One dość powoli idą. Więc może się uda, zanim one tutaj dojdą, jeszcze ogarnąć Connora. Connor, ja wiem, że jesteś chory i w ogóle. Cyk. Ty będziesz tutaj. Krista. Ty masz ten pulsacyjny. I Ember, idziesz tu. Mam nadzieję, że one nie są jakieś takie super, hiper odporne. Co to jest? No, jeszcze mamy stare, surowe miejsce. Mięso owada. Idą. Modliszki. Modliszki. No, ktoś mi też pisał w komentarzach, że z czasem zamienia się to w jakby tower defense, ta gra trochę. Zanim one dojdą... Ty, on zaczął atakować tutaj jednak. O kurde, nie dały się zwabić. Bo on nam rozwali to. No, rozwalił. Czyli jednak te ale są inteligentniejsze i nie idą naokoło. No dobrze. Pyk. A poćwiartuj to. A, poczekaj. Krista. Kto miał tutaj badania? Może Ember? No nieważne. Obserwuj. Poćwiartuj. Ember. Zobaczmy, co to za stwory. Żarcie macie? Coś tam macie. Zupę jarzynową macie, dobra. Connor. Nożycownica, czy cokolwiek to się tam nazywa. Kto miał jeszcze te budowlane w miarę okej? Bo chciałbym Connora troszkę zbuduj. Connor. Ember najwięcej tak naprawdę. Krista. To Ember, może jeszcze dasz rady tutaj napraw płot. Nożycownica. Znam zoo, w którym pokazuje raz olbrzymie zmodyfikowane genetycznie modliszki, ale to stworzenie to zupełnie coś innego. Nożycownice posiadają ostre jak żyletki przednie od noża, które nie potrafią błyskawicznie poszatkować swoją ofiarę. Dzięki czterem pozostałym nogom są zwinne i szybkie, a do tego wykazują się niesamowitą czujnością. Poważniejsze obserwacje dochodzą do wniosku, że potrafią też wykrywać ruch w pobliżu swoimi czułkami. A możemy oswajanie nożycownic. Posąg możemy im zrobić. Ember, napraw ten płot. Później, kurczę, będziesz coś tam robić. Jeszcze tego. Dobra. Teraz się możesz załamywać. Czy my mamy gdzieś siano? To jest tylko patyki. Właśnie z tym sianem. Tu jest siano. Siano, no właśnie. Connor, budujesz. A nie, ścina, bardzo dobrze. Tylko, że ścinasz to. Śluz z kaktusa. Dobra, poszedł tam też ścinać, dobrze. Bo tego siana tam potrzebujemy trochę. A myśmy w ogóle gdzieś je chyba posiałem, to siano. Ale nie bardzo pamiętam, czy... Nie bardzo pamiętam, czy je posiałem, czy nie.
Chyba nie, nie mamy gdzieś siana nigdzie. Tu jest jeszcze siano. Więc szczerze, to by trzeba było zrobić jakiś zasiew siana. Rolnictwo niejadalne, nie. To też nie. Trawy, krzewy, pryszczotrawa. A, tempo wzrostu, to ma 60-80%. A to jest co? A nie, już zrobiliśmy tu pole pryszczotrawy. Możecie drugie zasieć, bo to długo się rozwija. To mnie nie interesuje. Śluz kaktusa. Do produkcji antybiotyków służy. No dobrze. Utracono plony, to ja wiem. Sygnał SOS. SOS, SOS. Czarna skrzydka. Odprowokuj wyprawę. Kto mógłby teraz tutaj nam... Coś mamy w ogóle z obrony. Ło, panie. Drewniane umocnienia, bramy. Wieże, wieże mieliśmy zrobić, tak. Myślę, że taką wieżę drewnianą można by zrobić tutaj. Bo nawet jak one się przedrą wtedy, na przykład tak jak tutaj widzieliśmy, to będzie można tam mieć, będzie mieć większy zasięg. Nawet na środku bym zrobił taką wieżę. Tylko jak się to... O, cyk. Tu bym zrobił jedną wieżę. 50 drewna. No to na jedną na razie nam wystarczy. 160 plonów, kurka blaszka. Okej. Okay. I kto miał w miarę teraz wolne? Uszyj, Konor. Może Konora teraz wyślemy. Co ty robisz? Transportujesz do ściany? Do jakiej ściany? A, transportujesz, dobra, no to transportuj, bo siano potrzebujemy. Piwo mamy. Piwa to mamy dużo, kurde. Tylko, że od piwa się głowa kiwa. No właśnie. Wszyscy chleją piwsko. I narzekają na różnorodność pożywienia. Konor, co robisz teraz? Jedzenie. Naprawdę jesteś głodny? Sytość. 43%. Nie, no dajże spokój, kurde. Jedziesz na wyprawę. Nie tu. Tu. Sos. Konor. Bo mam nadzieję, że teraz nie będzie żaden, że tak powiem, najazd dla nas. Bo Konor ma ten najlepszy karabin. A czy my nie mamy takich karabinów więcej? Nie. Mamy jeszcze jeden pulsacyjny, ale to jest ten taki ogłuszający. Ziup. A wziął sobie jedzenie ze sobą. Dobra, wszyscy smacznie śpią. Konor sobie śpi w balonie. No właśnie, więc tak się zastanawiam, bo przyznam się szczerze, że tak, no oprócz tych najazdów typu Tower Defense, no to no moglibyśmy jakieś posągi porobić, jakieś takie rzeczy, ale to powiedzmy, no reflektory można by rzeczywiście zrobić. O, rzeczywiście tu jest zrobiona pewna rzecz. No można oczywiście się zajmować budowaniem jakichś nie wiadomo jakich budowli, odkryć tam cegły, różne tego typu rzeczy, ale no tak mi się wydaje, że to tak tyle chyba, nie? Tu dajcie przełącznik. Cyk. Taki przyziemny. Przyziemny przyłącznik. No fajnie. No takie coś można by drugie tutaj gdzieś też naprawdę zrobić. I wtedy jakby był atak, bo jak jest atak gdzieś z tej strony, no to one lecą tu. Jak jest atak z tej strony, no to one się tu przebijają, nie? Teoretycznie.
Dobra, co mamy? Sos. Za późno. No znowu. Okaleczone ciało. Poszukaj przydatnych rzeczy. Może go nic nie zje. No ale z czasem chyba coś go może zje, no ja wiem. Ptasiory wyżerają to wszystko, ale to z tego mięsa dużo tam nie ma ciekawych rzeczy. Dobra. Znowu nie ma kaktusów tutaj. Krista. Weź, zbierz kaktusy. Ojej. Naprawdę? Elektryczne przetapianie mamy. Rudę można przetapiać. A to przecież już mamy. Mieszanie paliwa. Może to jest jakiś przełom był albo coś w tym stylu. Elektryczne. A, elektryczne przetapianie. Czyli można by szybciej przetapiać różne rzeczy. Złom, ruda, stopy metali. No dobra, ale to nie wiem, czy ja tak koniecznie to potrzebuję. Natomiast co byśmy tutaj generalnie zaczęli sobie badać dalej? Generatory to jakoś, nie wiem, składanie procesorów, drukowanie nanorurek. Znaczy na tym pewnie można by najwięcej zarobić, nie? Jeżeli byśmy takie rzeczy robili. Syntetyczna tkanina, no to dzięki temu moglibyśmy coś produkować. Z czego to się w ogóle robi? A, z paliwa. Racje kryzysowe, bimber można zrobić. Racje kryzysowe to dłużej się utrzymują, no to też można przerabiać. Tylko tkaninę trzeba mieć jakąś z kolei. Syntetyczny pancerz. Kamizelka, leginsy, to może to warto zrobić, bo my tak narzekamy na braki różne. Tylko to syntetyczną tkaninę potrzeba, a my syntetycznej tkaniny mamy bardzo mało. Więc to nie do końca jest fajne. Osłona, pomieszczenia z cegieł, z siana można robić cegły. Nie, z patyków. Z siana i z gliny. A beton, no to kamień w beton. Kiełbaski. Ulepszone pistolety. Zbadaj pistolety laserowe. Ale nie mamy w ogóle. Podrobione pieniądze. O! W drukarkach 3D, drukowanie nanorurek. No to jest ciekawe, można sobie wydrukować pieniędzy troszeczkę. Automatyczne wieżyczki. Takie może zbadajmy na razie już. Dobra, Krista, zbieraj to. Dobra, transportujesz, tak. Cyk. Cyk. Przynieś żywność, bo masz blisko. O, pięknie. No trzeba ręcznie patrzeć na to, bo... No to mogłoby być ciekawe, żeby sobie produkować pieniądze. Ile mamy w ogóle paliwa? 31. No właśnie, paliwo trzeba najpierw zrobić. Ale dobra, mamy pół godziny. No w zasadzie oprócz najazdu modliszek się nic tutaj ciekawego nie działo. Więc dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. No i cóż, chyba sobie jeszcze chwileczkę pogramy, ale tak się właśnie zastanawiam powoli nad kończeniem tej miniserii, bo mamy już no, prawie 15 odcinków. No i tak się zaczęło zrobić monotonnie troszeczkę tutaj na tym. Więc zbieranie na milion, żeby wykupić planetę, no to tak podejrzewam, że to jeszcze 30 odcinków w tym tempie pewnie byśmy musieli zrobić. No nie wiem, pomyślę jeszcze. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.